Dzień dobry, ja się nazywam Egzotyczne Owoce. To jest Daily Vlog. Jeździmy na rowerze. Daily Vlog opowiada o codziennym życiu w Tokio, stolicy Japonii. Moim oraz ulubienicy publiczności Kasi. Co? Nic. The merriest. Wish you the merriest, the merriest, the merriest. Co masz? Kiczej. Jak się mówi po włosku? Brzeloczek? Brzeloczek? Wisior. Wisior. Słuchamy tajskich przebojów. Egzotyczne przysmaki. Wy to już tacy znawcy Japonii, już tacy Japończycy jesteście. To teraz powiedzcie mi, kto wie, jak się ten budynek nazywa. Ćwiczcie wiedzę o Tokio, bo to jest znany budynek w Shibui. Jeden z dwóch, w zasadzie tylko wieżowców w Shibui. Drugi się nazywa Cerulean Tower, jest tam, a to jest taki najbardziej znany. Jak sobie zapamiętacie, jak wygląda, to potem będziecie widzieć w popkulturze odniesienia do niego. Ale się szybko chmury ruszają. Dzisiaj jest idealna pogoda do timelapsów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale odkąd kręciliśmy światło, to nie było we vlogu ani jednego timelapsa. Bo chwilowo mam ich dość, w sensie jakby wyrzuciłem ze swojego organizmu potrzebę robienia timelapsów. Nie zauważyłem was. Wiele z was się domyśla, a ci, którzy się nie domyślają, to już dobrze wiedzą, bo już to mówiłem 100 tysięcy razy, że będę niedługo w Polsce. I dzisiaj wam powiem, kiedy będę w Polsce. Będę w Polsce 23 września. Przylatuję bezpośrednio na Blog Forum Gdańsk w Gdańsku. I będę na Blog Forum Gdańsk w Gdańsku. A potem zrobię tournée po Polsce. I mam dla was jeszcze jedną niespodziankę. Nie będę sam. Odwiedzimy kilka miast w Polsce i będzie okazja przybić piątkę i w ogóle wszystko. I mam strasznie dużo fajnych pomysłów, takich na zasadzie, co możemy zrobić. I oczywiście w największy sposób chciałbym powiązać ten pobyt w Polsce z Patronite'em, bo to jest to, co zostało obiecane w Patronite'ie. Osoby z Patronite'a będą miały zapewnione wejście, takie jakby poza kolejnością, na te wydarzenia, które będę przygotowywać, więc jeśli boicie się o to, że zabraknie miejsca, co niestety jest możliwe, jak chcecie sobie zapewnić pierwszeństwo w kolejności, to Patronite jest na to sposobem. Pamiętajcie przy tym to, o czym ja mówiłem od samego początku na temat Patronite'a. W Patronite'ie chodzi o to, żebyście szczerze chcieli pomóc realizować mi moje projekty. Jeśli chcecie dołączyć do Patronite'a, to oczywiście możecie. Są linki wszędzie no... Fajnie będzie. Chciałbym też, żeby ludzie z Patronite'a pomogli w wyborze miast, które odwiedzimy. Oczywiście wiadomo, że będę w Krakowie, bo jestem z Krakowa. Wiadomo, że będę w Warszawie, bo to jest Warszawa. Będę na Blog Forum Gdańsk, więc w Trójmieście będziemy. Prawdopodobnie Wrocław i Poznań też zaliczę. No a poza tym zobaczymy. I tutaj chciałbym, żeby ludzie na Patronite się wypowiedzieli i tam założę taki wątek na zasadzie wpisujcie miasta i zobaczymy, gdzie najwięcej osób chciałoby się ze mną spotkać. Strasznie się cieszę, bo już niedługo będzie okazja chodzić po ulicy jak debil z kamerą po polskich ulicach. Stare babcie będą się podejrzliwie patrzeć na to, co ja robię i proszę tu nie filmować! Odzwyczaiłem się od tego, bo w Japonii to takich nie mamy. Kto wie, może nawet dostaniemy. Albo ktoś nam kamerę zabije. Żartuję oczywiście, tak naprawdę po prostu się bardzo cieszę, że będzie okazja zjeść pierogi ruskie i ser biały, sos grzybowy i gołąbki. No i oczywiście będę daily vlogować w dalszym ciągu, więc będzie okazja zobaczyć, czy te moje daily vlogi są ciekawe tylko dlatego, że mieszkam gdzieś tam daleko, czy są ciekawe, bo są ciekawe. Bye!
Krzyśka dzisiaj z nami nie ma, ale ja będę trochę kręcił. W poszukiwaniu zapalniczki. Arigato. Mamy zapalniczkę. Wieczór już. Nie kręciłem dzisiaj za dużo, bo cały dzień montuję. Znowu cały dzień montuję. Montuję film o lesie samobójców. Kompletnie inny klimat niż wszystko do tej pory. Będzie fajny. Będzie fajny. Mam nadzieję. Już drugie w tym tygodniu trzęsienie ziemi. Okej, przeszło. Okej. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że zmontowałem Las Samobójców. Jeszcze nie będę go publikował, bo jeszcze chcę sobie go obejrzeć takim trzeźwym umysłem. Natomiast jest. Jest moc. Będzie sztos, jest 13 minut, 33 sekundy, 6 klatek. Zła wiadomość jest taka, że przez to nic nie nakręciłem do vloga. Fajnie się domontowało, naprawdę. Bo jest to kompletnie inny klimat niż rzeczy, które ja normalnie robię. Film jest smutny. Mam nadzieję, że was poruszy, jako i mnie poruszał. Na cholerę, już miałem przygotowaną motywacyjną gadkę o tym, jak idę biegać. Mimo, że jest późno, a tu zaczęło padać deszcz. Ale w deszczu tak strasznie nie lubię biegać. Zobaczmy, może przestanie. What's up, bro? How much, bro? Zawsze z tobą chciałbym być. Przez całe lato. Sekret przejeżdżania przez Shibuya Crossing na rowerze jest taki, że trzeba wyprzedzić tłum. Z każdej strony idzie tłum. I musisz przeciąć to, zanim tłum... nie zdążyłem. Bo jak się już wpadnie w środek tego tłumu ludzi, no to już trzeba poczekać. Jednak przestało padać, więc szybka przebiórka się mówi i idziemy biegać. Znajomi w ogóle dzisiaj imprezy robią, a ja uznałem, że wolę pobiegać niż iść na melanż. Co z siebie samego bym nie poznał jeszcze rok temu. Prosiłem w ogóle Marka, żeby nagrał parę scen z dzisiejszego finału Mistrzostw Robienia Sushi. Hi. Serutsu Ikideji, mama, Brazylu no senshu no kata desu. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Także no, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Jeszcze chciałem odnieść do jednego tematu, bo zanim robiłem daily vloga, oglądałem, wiadomo, Casey Neistata i zawsze się zastanawiałem, na ile taki daily vlog zmienia życie takiego kolesia. I teraz wiem na swoim przykładzie, jak to działa. I to działa tak, jak robisz pompki i się nagrasz na wideo, jak robisz te pompki, bardzo łatwo jest zauważyć, co robisz w nich źle. Jak widzisz to na kamerze, to bardzo łatwo jest własne błędy poprawiać. I myślę, że tak samo jest z całym życiem. Jeśli daily vlogujesz, jeśli dokumentujesz swoje życie z dnia na dzień, masz okazję je zobaczyć trochę tak z zewnątrz i zastanowić się nad tym, co robisz, jak używasz swojego czasu, czy się rozwijasz. Myślę, że daily vlogowanie po prostu samo z siebie powoduje, że twoje życie nabiera tempa. W martwym bezruchu, w lustrzanym odbiciu, krzywią się sama do siebie. Przykrywają zimne dłonie. Strach przenika przez rozwój. Nie wiem, jaka z tego nauka płynie dla wszystkich. Może nauka powinna być taka, że własne życie warto czasem obserwować. Ja myślę, że nawet jak człowiek sobie zapisuje w dzienniczku jakimś coś, wszystko to, co robi, to mu pomaga się rozwinąć. Tyle chciałem, no. Zapraszam jutro. Dobranoc.